Ten czarny piątek jest pierwszy, kiedy nic nie potrzebuje i stracę promocję. Zomen, ja właśnie potrzebuję piekarnika. Dobra, RTV Euro AGD nie jest zasponsorowane, a szkoda, bo mogłoby być. RTV to mogła być twoja reklama. A tak to po prostu powiem, że może coś z RTV, a może coś z Media Expert kupimy, może jest lepszym sklepem, nie wiem, idę sprawdzić promocję. AGD do zabudowy, AGD duże, kurwa, nie wiem. Piekarniki elektryczne, tak zrobimy. No i to jest kurwa to, cena bez kodu. Najniższa cena z 30 dni, 2449. Ej, to faktycznie jest trochę ten. Nie jest źle. On jest zajebisty. Skąd ty, Lipciu, wiesz, kurwa, że on jest zajebisty? Dwie raty gratis. To nie, domyślałem ten. A jeszcze, jakby wziął na raty, to tam jeszcze taniej jest? A dlaczego na raty jest jeszcze taniej? Bo jestem, kurwa, kucharzem? Faktycznie. Kurwa, zapomniałem. Masz rację. No przecież Lipciu jest, kurwa, kucharzem. A skąd ty, kurwa, wyznasz się na... Mój w ogóle nie ogarnia, dlatego raty są tanie. No, raty powinny być drożej, nie? Cześć. Cześć. O Jezu, dobry już mikrofon. Co? No, że mikrofon dobry masz w końcu. Nie ten laptopowy. Słuchaj, mogę wrócić do naszego... Nie, jest super, jest super. Tak, chcemy? Nie, dziękuję, no dobrze, bardzo. No nie! Zobacz ten ze sterowaniem Sterowanie telefonem? Ale stary, kiedy ty skorzystasz z piekarnika na telefon? Co powiesz, wrzucisz w telefonie, wrzuć stary, mi ty się mięsko, nie, dobra, ty się śmiejesz, ale na przykład jak mam tego, moją pralko-suszarkę. Nie Weirdpool, tylko Weirdpool. Jak mam swoją pralko-suszarkę. To brzmi jak dobra emotka, stary, na Twitchu, Weirdpool. W ratach tylko, dlaczego w ratach jest taniej? Nie jest taniej w ratach. No jest. O kurwa, jest. Dwie raty gratis dostajesz. I w ratach jest 2500. A dobra, a nie ma tu gdzieś najniższej ceny? Outlet w outlecie jest za 2100. A weź na cenę, wpisz nazwę tego piekarnika i zobaczysz. Ale w outlecie to znaczy, że używane, no. Tak? Nie. A. No dobra. No dobra. Ceneo. 2700. No! Ej, nie, Lipciu, nie obrażaj go, że on zrobi tylko pizzę mrożoną, bo jak go tylko pizzę, żeby zaczął gotować życie, samemu i mi to przestanie go psuć. Przestań mi torka prześladować. Ja zacznę, tak. Ja teraz zacząłem i ja go namówię na gotowanie samemu, bo jest zarąbiście. Bo se można doprawić jak się chce, a nie tak jak ci... Ty, a można wziąć raty i spłacić wszystkie raty na raz? Nie, ale co ci przeszkadza, stary? To nawet mniej poczujesz, jak będziesz sobie wydawał co miesiąc stówkę. No może też, niż prawda. Od razu wydasz cały hajs. Jeżeli masz raty 0%, to bierz. A mogę piekarnik na firmę, czy to nie pociągnę pod wydatki firmowe? Możesz. No bo musisz gotować jakoś ten w firmie na przykład. No w sumie ta. To bym miał miesięczny kolejny ten. Na upartego mógłbyś nawet papier toaletowy. No w sumie. Ale to jakoś bardziej mi się chyba ten podoba faktycznie. No Weirdpool czy który? Nie, ten... Samsunga. Ja jakoś mam chyba większe zaufanie do Samsunga. Pokaż Samsung, a pokaż Weirdpoola. Nie no, wydaje mi się, że ten jest za... Ten ma ten ekranik niby, ale ja nie potrzebuję chyba aż takich rzeczy. Nie potrzebujesz ekraniku, stary. On jest fajny, pojemny. A do ilu stopni? A, to jest ważne akurat, tak, to prawda. Jeżeli niech będzie do 300. Dobra, Dual Cook, zajebiste. Air Suvi, nie, Suvi, przygody niezwykle delikatne w smaku porównane z wypieczeniem potrawy. Czyszczenie katalityczne, okej. Łączność Wi-Fi z dowolnego miejsca, sprawdzać na programie pracy urządzenia. Uspokój się. Ale to jest ten Samsung po prostu, uspokój ale rozumiesz? Ja mogę siedzieć, kurwa, stary, tutaj? Czy najlepsza? Co ty MacBooka podłączysz do piekarnika, uspokój się. O, widzę, że zaatakujesz AGD, odezwij się do mnie, na pewno to pomogę ci ogarnąć dobrą cenę, Lepcio. Piekarnik potrzebuje. Sprawdź, czy ma głośniki. Dobra. Nie, my będziemy muzę robić na piekarniku, dawaj, sprawdź. Oby miał Bluetoucha. X-Kerwin, dziękuję za... Nie, ale to się śmiejesz. Ale to naprawdę się dosyć przydaje. No naprawdę, Wi-Fi w piekarniku się przydaje? Stary, ja mam Wi-Fi w mojej pralko-suszarce i to się przydaje, bo mogę sobie sprawdzić, kiedy mam zejść do piwnicy i zebrać pranie. A wiesz, gdzie mam twoje Wi-Fi? Więc, stary, to Wi-Fi się przydaje. Na przykład jak siedzisz się przy komputerku, pykasz se, nie wiem, w kodzika i patrzysz na telefon, kiedy ci się zrobi danie. To kurde, jest zajebiste. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak timer w piekarniku. Kurwa, ale masz słuchawki, możesz nie usłyszeć timera. No dobra, to jest jakiś to argument przekonujący, że rzeczywiście jak ustawiasz na półgodzinny timer, to ci mówi, jakby cię uruchamia niby ten. Słuchaj, ale mnie, myślę, debilu jebany. Możesz po prostu po pół godziny, a możesz też sobie ustawić na telefonie z timer i zejść po pół godziny i zobaczyć.
No niby tak, no niby tak. No ale to jak mi dają już... Ale jak, stary, ale jak już mam... Dobrze, ale czekaj. Idę zajebać baranka wsiane? Nie, nie, Lipciu, nie. Ustalmy, kochany, tak. Torek z nowym piekarnikiem? Jeżeli chcesz mieć Wi-Fi... Nie będzie tak. No, jak będę chcę mieć ten Wi-Fi... To kup sobie Wi-Fi do piekarnika. To są twoje pieniądze, możesz kupić co chcesz. Ale nie, no ja mówię, że spoko. To nie jest tak, że ten, tylko to jest ten Samsung, co mi Lipciu polecał ten. I jest tańszy. A ten Whirlpool ile? A Whirlpool jest za 2700. Ale wsadzasz paczkę, w paczkę do piekarnika, rano wracasz do domu i odpalasz piekarnik zdalnie, wchodzisz i masz gotową pizzkę. O kurwa, też jest dobre, nie? Że siedzisz w aucie, na przykład wracasz do domu po pracy. Kurwa, ja pracuję z domu. Chłopie, ty co z domu ja nie wychodzisz. Pierdolę. Co ty myślisz w ogóle teraz? No, jak chciałem, wracam wieczorkiem po pracy. Chłop, stoję na światłach już tak do 20. Klubu wychodzi ja ten. Ale to, o właśnie, stary, co po klubie najlepiej zrobić? Coś zjeść, żeby na pusty żołądek nie ale iść spać. Ale ty musiałbyś przed wyjściem do klubu wrzucić pizzkę do piekarnika. No ta, ta, wrzucam, nie odpalam go. Już tak, wiesz, już się robi... Już się tak robi, wiesz, późno w klubie. Mówię, chyba będę wracać, ale na telefonie cyk, piekarnik odpalam. Robi się już pizzka, wracam do domu. Zapach pizzy się roznosi. Jezus, to jest dobra rzecz. No dobrze, dobrze. No to może być ten Samsung. On jest ładny i ja lubię bez ekraników. Ja też ja nie lubię, jak jest za dużo na wyświetlaczach. W sensie ja wolę jednak fizyczne rzeczy, bo te ekraniki się... Ja stary, psują. Moja mama ma teraz w domu, w tym co tam sobie tam ten, ma taki bardzo właśnie profesjonalny piekarnik, jakimś ten. Stary, jak chciałem sobie kiedyś tam odgrzać pizzę, jak nocowałem u mojej siostry i tak dalej, nie wiedziałem, co włączyć, stary. A ja zawsze i tak używam to. Góra, dół, termoobieg, pach. I se robię. A nigdy nie wiedziałem, co tam kliknąć. Pokaż tego Samsunga i zobacz, ile on ma stopni. Stopni, tak, patrzę. O, 207. O, to mało. A Whirlpool? To 270 to jest mało. Czy będzie grane, Piotr? Tak. Dobra, dobra, a rakietą polecimy na Marsa. Bierz Samsunga, nie kombinuj. Jak kurwa mało? No nie potrzeba 280? Cześć, Pawnucyś. 300. Nie no, 300 nigdy nie użyjesz, mam wrażenie, ale... Na pizzę. Ten ma napięcie... A ma kolanach? Ten nie ma. A ten nie ma temperatury. 240, ja mam 250 do siebie, starcza. Pizzę? Nie no, jeżeli chcecie sobie odgrzać taką mrożoną, to 220, to jasne. Ale jeżeli chcecie taką prawdziwą, na przykład na kamieniu, to 300 stopni. No nie, nie, no. Czy nigdy nie, kurwa, słyszysz? Nie, mam wyciszony odsłuch. Ja mam, kurwa, pizzę na kamieniu robić. 270 to jest bardzo dobrą temperaturą. Wszystkie przepisy są do max 240. Okej. Okay. Przepisy robią ludzie tak, żeby były dopasowane do każdego piekarnika. 200 max, więcej nie ma sensu, tu się nie zgodzę. Skoro będziesz kremację przeprowadzał w tym piekarniku 600 stopni. Dobra, 400, bo i muszę się tam zmieścić. Inaczej nie kupuj. Czekaj, zwierzak dzwoni, pewnie kurwa z poradą piekarnikową. Słuchaj tego. To będzie tak, na czyste rzeczy. Halo, cześć, Paweł. Posłuchaj mnie, ten piekarnik nie jest dobry. Kup sobie mikrofalówkę. Dobre mikrofalówki, odgrzewanie, słuchaj, jedzonko. Przyjdzie, bo i tak kurwa zamówisz i tak. Ewentualnie sobie możesz odgrzać to, co właśnie ci przyszło, jak sobie nie zjesz akurat na czas, bo nie będziesz akurat głodny, a zamówisz. Ale czy ty, posłuchaj mnie, debilu jebany. Miejsca ci to zajmie, słuchaj. Ale ja i tak mam dziurę. Ja i tak mam dziurę przygotowaną na piekarnik. Co, ja mam mieć dziurę do końca życia w kuchni? To już se, kurwa, bimbrownik tam zainstaluj, kurwa, niż ten, już prędzej z tego będziesz korzystał, niż, kurwa, z jakiegoś starym piekarnika. No, piekarnik się przydaje. Już, stary, była sytuacja, że robiłem imprezę i goście przynieśli jedzonko do odgrzania, nie było gdzie odgrzać. No mikrofalówka! No dlatego ci mówię, tobie nie jest potrzebny piekarnik, zaproponuj mu, kurwa. No, co mam mu zaproponować? Żeby kupił sobie coś na mordę, żeby przestał pierdolić, dobra? Jakoś ten, na przykład... Czy kidaj ci propozycję, żebyś sobie kupił coś na mordę i przestał pierdolić, na przykład taśmę klejącą. Komu? To Czukczukowi? Nie, Czukczuk tobie proponuję. A dlaczego ty jeszcze z nim rozmawiasz? Jak przepraszam bardzo. Posłuchaj mnie, debilu jebany. Chcę mieć, kurwa, piekarnik i będę miał piekarnik. Nie będę miał dziury w kuchni u siebie.
No to... Nie, kurwa, dziura, bo to zwierzę tak mówi, niech będzie dziura. Coś tam dasz, kurwa, innego. Albo se szafki dorobisz. Nie dorobię se szafek, stary. Proszę mikrofalówkę zrobić, kurwa. Ale mikrofalówkę kupię, obok będzie. To masz już dwie? Jak dwie? O? To nie masz jednej już w domu? Nie mam. Mam taką starą, ale ona jest tutaj z mieszkania, więc ja muszę ją zostawić, ale ja nie biorę ze sobą. Pierwsza z życia słyszę, że zwierzę czegoś nie wie. Coś większe na przykład, że mniej więcej rzeczy zmieści, ale... No ale to, po chuj mi jest więcej, kurwa, w mikrofalówce? No, jak nie gotujesz, to na chuj ci piekarnik. To jest moje zdanie. I że jak będzie impreza i ludzie przyniosą za przykąski, to żeby mogli odgrzeć piekarniku. Ej, a dlaczego zwierzak, jak nie ma nic mądrego do powiedzenia, to otwiera mordę? O co chodzi? To jest twoje zdanie. A czy kciuka zdanie, to do wyjebanie, kurwa, idzie. A nie, tam będzie coś się pruło. Coś czeka tam, kurwa, przez ten mikrofon? Nie. Posłucham pierdolenie jakiegoś zwierzęcia. Króciutko, kurwa, co myślisz? No dobra, dzięki panu za poradę. Nie mam poradę, to ja wolniejsze. Polecam się. Dzięki bardzo. Buźka, cześć. Kupuj ten piekarnik, stary, bo mikrofalówkę to można sobie tam zwierzak łeb wsadzić, jak kiedyś przyjedzie. A w piekarniku w końcu zaczniesz może coś robić. Nie, no i ma Wi-Fi. Jaka mikrofalówka ma Wi-Fi? A ty nie byłeś tym większym przeciwnikiem Wi-Fi? A jak wygląda w zawodzie? Nie, no ładne jest, no. Ja, znaczy ludzie, no piekarnik na pewno się przydaje dla nas, dla gości, którzy przychodzą i chcą odgrzać na przykład na święta. Przyjeżdżamy i mamy na przykład coś do odgrzania w piekarniku. A w mikrofali tak nie odgrzejecie jak w piekarniku. 150 zł tanie jest srebrny. A co ci będzie bardziej pasowało? Nie no, czarny. Tobie czarny. Srebrny nie, ale mówisz, że ten jest git? A na przykład ten niżej? Na... No ja dom wykańczam, no. Ty kurwa, najpierw dostaniesz kredyt, bo potem zostanę z wami piekarnikami. Kurwa, co ja sobie wyobrażam, że stoi w takim pudełku. Tak, a to dla Czekiego? Na kiedyś. Była dobra promocja na Black Friday. Wziąłem na zaś. Dobra, bierz stale tego Samsunga, Shaysunga... Ale nie zobaczyliśmy jeszcze innych ofert. Ale nie ma lepszych już. Ale nie widzieliśmy żadnej innej. Nie ma już lepszych. No a skąd wiesz, że nie ma lepszej? No ja czuję. Aha. Shaysung, nie mam co się zastanawiać. Lipcie dobrze. Nie, no jak nie ma... Dobra cena, a tu jest za tysiaczka, stary. Ta? No. To zajebiście. No dobra. Bierz za 2200. I wiemy... w ratach spłacisz dobra, tylko stary, 2100 zł. Umówmy się, ja ciebie znam. Gdyby był piekarnik tak, za 100 zł, za 1500 i za 10 tysięcy, którego byś kupił, no na pewno za 1,5, bo ten za 100 jest za tanie, się rozwali szybko, a za dychę to jest za dużo. No da. Także jeżeli widzę tutaj piekarnik za 1000 i za 2200 i za 10, to wiem, że weźmiesz tego za 2200, bo ma dobre opinie, ludzie polecają. Nie weźmiesz tego za 1000, no bo Stasiu, nie będziesz przecież co 2 lata. Obczaj sobie piekarniki smak. Piekarnik z funkcją mikrofali i pogodzisz zwierzka. Sylwiuszek, ale te piekarniki... Smek, w sensie ja nie lubię firmy, znaczy nie lubię, to może za dużo powiedziałem, że nie lubię. Uważam, Smack że that. Smek bardzo przepłacasz często. A lubisz firmy Smek that? Piekarnik, czekaj. Piekarnik Smek. Smek that, S. No 2800, Media Express Euro. On wygląda jak pralka. Nie, no ładne są. Ale to już jest za dużo. No 6 koła za piekarnik. Ja pierdolę. Co tu się wydarzyło? Coś ty odjebał. No to chyba ten biorę. A oni w RTV robią takie, że zamontują mi i zabiorą mi stary? I oblodzą. I szybki ladziu, ja! Ja piekarnik gotowy. Oni robią coś takiego? Tak? Można tak? Zadzwoń. Halo, czy można też lodzika poprosić przy odebraniu? Proszę, a ten montaż oferuje też loda? A jaka to jest najtańsza cena z ostatnich 30? 2440, okej, czyli się... Znaczy oni pewnie obniżyli miesiąc temu, znaczy podwyższyli miesiąc temu i teraz znowu wrócili do tego, ale nie zmienia to faktu, że... I z kodem. I z kodem. Bo bez kodu 2600. Tak. I na raty. No. I... Wtedy 76 zł. Z odbiorem osobistym, żeby jeszcze za nie płacić. Ale mam to kurwa 30 miesięcy spłacać? Ale co cię to tak boli? No bo ja kurwa zapomnę o przesłaniu jakiejś raty i chuj. Ale ty ustawiasz sobie stary ten, stałą opłatę. Co ty gadasz teraz? A, jak to stałą ratę? No, robisz w mBanku, klikasz, zrób przelew cykliczny. I ustawiasz 30 miesięcy od teraz, w tych dniach na taką kwotę. I to się samo będzie robić? Siema, tak, i ci się sam wylewa, przelewa hajs. O kurwa. A jeżeli tego dnia nie miałeś hajsu, to będzie próbowało przez kilka dni, dopóki nie masz hajsu.
O, cześć Antek, siema. Ja w ten sposób płacę przecież za raty samochodu. No tak. Neveko, dziękuję za 7 miesięcy. Oddzielnie? Oddzielnie, no. Ja mam pierdolca dostał, stary. No. Czemu na raty jest kurwa taniej? Nie może tego mój mózg pojąć. Jakim chujem? Przecież jak stary, ja to 30 miesięcy będę spłacał. To jest prawie 3 lata. Przecież złotówka może upaść w tym czasie, a ja będę płacił i takim 76 zł, które za 2 lata może być warte jakieś 50 zł. Jakim się to kurwa opłaca w ogóle? Nie kumam tego. No ja kumam pod pewnym względem. No? Że... Może chcą sobie zarobek z Black Friday, który jest teraz, rozłożyć sobie na party. A, na cały party. Czyli zamiast w jednym miesiącu zarobić, mieć przychodu 20 milionów, to jednak rozłożyć to sobie na przychód miesięczny po milion, co nie? I przecież i wtedy te zakupy, które dzisiaj zrobią, niezależnie od tego, jak w firmie się będzie wiodło, przez najbliższe 30 miesięcy będą mieli bardzo dobre zarobki. Aha, powiążesz na 30 miesięcy. Bo oni tak robią specjalnie, żeby ingerować banki i w to, i wtedy banki mają procent, jest współpraca, ludzie otwierają sobie zdolności kredytowe, w kółko leci. Aaaa. Możesz spłacić wszystkie raty na raz? Naprawdę jest coś takiego? W sklepie już za godzinę? Horos. No dobra, to ten tak biorę. Tak można, nie zawsze tak można. Nie, ale w sensie płacić. Kupię od razu, walić, nie będę się bał te raty. Nie ufam. A mikrofalówkę jak obierzesz? O kurwa, jeszcze mikrofalówka. Mikrofalówka. Na Euro RTV dostałeś. Nie, do zabudowy. No, na RTV. Euro AGD. Rzeczywiście to bank, okej. Okay. Rzeczywiście masz rację, Gaziel. No nie wiem, szukałem po prostu rozwiązania, ale masz rację, że to rzeczywiście... No taką za 200, nie? Nie, no daj taką za 4. Za 4000? Nie. Jezus, no dobra, szukamy za 4 koła, od najdroższej. 1500 może być, tak? O, fajna. O, Samsung będzie może się łączyła z piekarnikiem, będę sobie gadały. nie wydam 1600 na mikrofalówkę. Czekaj, a czym się różni, co to, kuchenki mikrofalowe? A nie, to jest to samo, reklamą, dobra. Reklama, która się wyświetla. Moc 900 W. A coś, na co się patrzy w mikrofalówkach? Na moc, pojemność. O, Beko jest chyba dobrą firmą, co? O, Beko. Taką sam reklamę. Maksymalna moc, z Wi-Fi weź. Tak zrobimy. Najładniejsze mikrofalówki poszukamy. Brzydka, dawaj dalej. Brzydka. Dawaj, skip, pokaż. Ta? Nie, to srebrna. 600 za droga. No ta jest nawet ładna. Ta? A Mika chyba też git. Będzie stary, nie, usyfiona. Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że może lepiej, żeby czarna no. Była. Robicie Tindera dla mikrofalówek? Coś w tym rodzaju, ta. A ta? I Samsung. Ale nie ma. Jezu, jak to, ale widzisz. O nie, Jezus! Ale nawet nie widzisz, czy się zrobił ten stary popcorn, no nic. Ale pa! Masz stary Ready Meals, Frozen Meals, Drinks, Frozen Fish, Frozen Mini Quiche, Frozen Pasta, Microwave, Grill, MW plus Grill, Kok! 10 godzin na 10 minut, minuta na 1 minutę, 10 sekund, 30, eco mod, stop, start! Tutaj nawet nie masz podglądu, stary. Jak? No nie, no na pewno jest, jak włożysz to widać. Pewnie się podświetla tam, o patrz. Na pewno będzie na wideo to widać. Kuchenka mikrofalowa Samsung GE83X. Z Google'a, zobaczymy co wyjdzie. Czekaj, bo widz wysłał. Dobra, co ty kurwa wysyłasz, debilo? Co ty w ogóle klikasz w linki od widzów, sorry. O, ale nie jest analog. A nie, jest analogowa. Nie jest analog. Jest analog. Ty, a taka? Taka nie jest brzydka. A droga strasznie. A, 826 zł, no true. Co to kurwa za niebieski kolor w środku? Uj. To jest do zabudowy. A, no to wyjebane. Dobra, czy... Przyszedł jakiś piekarnik za 12 koła. Oj. Przepraszam, różne opcje opatrzyliśmy. Widzę, to były różne możliwości. Dobra, to mamy, a jeszcze tam mi pokaż. A wejdź mi na nie później, link od Canona to wirus. Dlatego nie klikam. Ale żartowałem, kliknę sobie. Hej Canon, masz 2 minuty? Zagłosowałbyś na moje logo? Tam mi się nie podoba. Nie, no to jest weird pool. To jest weird pool. No też ma 800, tyle samo. Nie, no jest droższa niż ten. Ta. No dobra, czyli w 3 kołach się zamknę. Git, tak zrobimy. Zamkniesz się w 3 kołach. Tak zrobimy, dobra, to ja sobie dodaję to. I mi weź ten sam zestaw też. No pewnie, że tak, już biorę. I gotowe. Dobra, super, mikrofalówki wybrane. Fantastyczna robota, dziękuję każdemu, kto tutaj pomógł.